Rozdział 12. O mniemaniu tych, co Boga za duszę świata, a świat za ciało Boga uważają. A to co znowu? Czyż podobne zdanie nie poruszy ludzi myślących, ba, nawet każdego przeciętnego człowieka? Bo nie potrzeba tu jakiegoś wielkiego umysłu, żeby pozbywszy się przekorności w zdaniu, przyznał, że jeśli Bóg jest duszą świata, a świat wobec tego ciałem Jego, tak, iż Bóg jest jedną istotą żyjącą z duszy i ciała złożoną i ten Bóg niby łanem natury obejmuje wszystko w sobie tak, że z duszy Jego ożywiającej cały ogrom wszechświata pochodzi życie i dusza wszelkich istot żyjących i rodzących się, to wobec tego nie ma zgoła takiej rzeczy, która by nie była częścią Boga. Gdyby tak być miało, któż nie spostrzeże, do jakiej by to bezbożności i zniewagi religii droga była? Bo na cokolwiek by kto nadepnął, to by część Boga podeptał i zabijając jakiekolwiek zwierzę, część Boga by zabijał. Nie chcę tu wszystkiego mówić, co każdemu zresztą na myśl przyjść samo może. Mówić o tym wszakże bez zawstydzenia się niepodobna.